En España, el 42,2% de la energía se genera de forma renovable. La eólica es la primera fuente entre las energías limpias. Más de la mitad de la energía eléctrica generada en nuestro país procede de fuentes no renovables. La que mayor volumen produce es el llamado ciclo combinado, que emplea gas natural para la generación. En segundo lugar, dentro de esas energías que llamamos sucias, está la energía nuclear. Głównym źródłem energii w Polsce, źródłem produkcji prądu jest niezmiennie węgiel kamienny, który odpowiada za połowę produkcji, potem jest węgiel brunatny. Następnie, i tu ciekawostka, wchodzą źródła odnawialne, bo energetyka wiatrowa, energia gazowa i wreszcie energia słoneczna. Ciekawe zapotrzebowanie na prąd w Polsce minimalnie, ale jednak spadło, za to nieznacznie wzrosła jej produkcja. Wyprodukowaliśmy 175 terawattogodzin prądu, zużyliśmy 173,5. Desde agosto de 2022 la demanda eléctrica ha caído un 7,5%. Es el resultado de un plan de choque de ahorro y gestión energética lanzado por Pedro Sánchez y su gobierno, que limita el uso del aire acondicionado y la calefacción, así como también el alumbrado de escaparates en la vía pública. Esto ha hecho que se reduzca la demanda de gas natural un 21% con respecto a la media de los 5 años anteriores. España ha sido el país que más ha reducido la generación eléctrica a partir de carbón y petróleo del conjunto de la UE. Ha pasado de generar un 40% de su energía a partir del carbón en 1990, a apenas un 2% en 2021. Casi una cuarta parte de la electricidad que se genera en España procede de las centrales de ciclo combinado. Sprawa jest o tyle złożona, że różnie to wygląda w przypadku różnych źródeł energii. Wzrosło na przykład po części w związku z zwiększoną mobilnością, także w związku z przybyciem do Polski uchodźców, wzrosło zapotrzebowanie na paliwo samochodowe o 3% i zużycie ropy naftowej o 5%, ale na przykład zużyliśmy mniej węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej, aż 5 terawattogodzin prądu mniej niż rok wcześniej pochodziło właśnie z węgla kamiennego. No i wreszcie, co może najistotniejsze, zużyliśmy mniej więcej 16-17% mniej gazu ziemnego niż w roku poprzednim, a w samym sezonie grzewczym to było prawie 1/5 mniej niż rok wcześniej. De hecho no. España no recibe gas natural directamente a través de tuberías, pero el cambio en los mercados mundiales ha llevado a que España haya sido el segundo estado europeo que más ha incrementado las descargas de gas natural licuado ruso desde el inicio de la guerra, solo por detrás de Bélgica. Los puertos españoles recibieron 3,1 millones de toneladas entre el 24 de febrero, día de la invasión de Ucrania, y el 14 de diciembre de 2022, lo que supone un 63% más que en el mismo periodo del año anterior. Zużycie gazu ziemnego z Rosji spadło bardzo znacząco, po części zgodnie z planem, bo kontrakt jamalski, który miał przestać obowiązywać pod koniec 2022 roku, i tak, znaczy zakończenie importu, no, spowodowałoby, że gaz rurami do Polski przestałby stamtąd płynąć. No, jednocześnie ze sprawą swojej wrogiej Europie Zachodniej polityki Rosjanie odcięli nam dostawy już w kwietniu 2022 roku. No i w związku z tym import gazu ziemnego z Rosji spadł do zera. Zastąpiliśmy ten surowiec, blisko 9 miliardów metrów sześciennych, dostawami gazu skroplonego przez gazoport Świnoujściu, a także dostawami z rurociągów z Europy Zachodniej i od jesieni także z Norwegii poprzez uruchomiony gazociąg Baltic Pipe.
przy czym w związku z zaprzestaniem importu z Rosji, a stamtąd właśnie, że czerpaliśmy surowiec dla gospodarstw domowych, mimo że no, rząd wyraźnie spóźnił się z zakontraktowaniem węgla dla przede wszystkim uboższych, bo to takie z niego korzystają gospodarstw domowych. Może najpoważniejsze problemy mieliśmy na rynku gazu ziemnego. One dotknęły nie tyle gospodarstwa domowe, gdyż tam ceny są regulowane, ale dotknęły przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców, zwłaszcza cukiernie i piekarnie, z których wiele, no, ze względu na dramatyczny wzrost kosztów funkcjonowania, musiało no, zamknąć interes. Rząd zapowiedział interwencję, ale dopiero od kwietnia, także no, dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw może już być za późno, no, w przypadku gospodarstw domowych ceny są regulowane, no i wreszcie ceny prądu. W przypadku znowu gospodarstw domowych mamy do czynienia z cenami regulowanymi. En 2021 y 2022 el precio medio de la electricidad en España ha aumentado desde los 53 euros por megavatio hora de los 5 años anteriores a los 204,7 euros que se pagaron en 2022, con picos como el alcanzado en marzo, en el que la electricidad costó más de 290 euros el megavatio hora. La factura media para los hogares durante el mes de enero de 2023 ha sido de 55,83 euros. En marzo del año pasado fue de 143 euros. La reducción en los últimos meses de la factura de la luz es fruto de un acuerdo entre España y Portugal con el resto de la Unión Europea para establecer un tope al gas que ha bajado los precios que pagan los usuarios en sus facturas finales. Casi uno de cada 10 hogares se han retrasado en el pago de sus facturas energéticas alguna vez. Y casi un tercio de la población española utiliza menos de la mitad de la energía que necesitaría para calentar sus casas. Se calcula que 2,7 millones de hogares viven en situación de pobreza energética en España. Spojrzeć na wskaźnik Eurostatu, to byłoby 3,2% ludności w Polsce. Stosunkowo niedużo, jeśli już weźmiemy osoby uboższe, czyli takie, które zarabiają, których dochody wynoszą poniżej 60% mediany, no to wtedy już co dziesiąta osoba miałaby problemy osób. No i wreszcie mamy dane z roku 2022, mniej więcej 10% gospodarstw domowych, a gospodarstw domowych jest w Polsce 14 milionów, czyli to jest około 1,4 miliona, to są te gospodarstwa, które albo nie opłacają rachunków za energię w pełni, no albo nie są w stanie ogrzać swojego domu w stopniu wystarczającym. Można podejrzewać, że jeśli nie nastąpią radykalne zmiany, jeśli chodzi na przykład o termomodernizację, no to ten problem w Polsce będzie narastał.